Drodzy druhny i druhowie, harcerze i harcerki zgromadzeni na Dniu Myśli Braterskiej w Stanach Zjednoczonych. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Pozdrawiam również tych, którzy się będą łączyć z Wami z pozostałych krajów, m.in. z Kanady, z Australii, z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Chciałem Wam przesłać moje gorące pozdrowienia z miasta Warszawy, ze stolicy naszej ojczyzny, a więc z miejsca naznaczonego bohaterską historią polskich harcerzy i harcerek. Cieszę się, że chociaż w ten sposób mogę być razem z Wami i zapewnić Was o mojej życzliwości i wdzięczności za to, co robicie w swoich środowiskach. Nieprzypadkowo Dzień Myśli Braterskiej przypada w dniu 22 lutego, ponieważ jest to dzień urodzin założyciela skautingu Roberta Baden-Powella, który wyznaczył, można powiedzieć, harcerstwu bardzo podstawowy i jednoznaczny cel, mianowicie pomagać tym, co się znajdują w potrzebie, wszelkim sposobem, jaki jest w naszej mocy. Pomagać tym, którzy są w potrzebie, a więc okazywać po prostu braterstwo wzajemne. Dzień 22 lutego jest też ważny z tego względu, że my w Kościele Polskim przeżywamy rocznicę objawień siostrze Faustynie Kowalskiej. Pan Jezus dokładnie 22 lutego 1931 roku kazał siostrze Faustynie namalować obraz zatytułowany Jezu, ufam Tobie. Ten obraz, jak zapewne wiecie, znajduje się w wielu polskich świątyniach, również na terenie Stanów Zjednoczonych. Z miłosierdziem Bożym łączy się nierozerwalnie miłosierdzie, pomoc okazywana drugiemu człowiekowi. A więc można powiedzieć, że to orędzie Bożego miłosierdzia wpisuje się znakomicie w ten cel, jaki Robert Baden-Powell postawił skautingowi i harcerstwu. Dzień 22 lutego jest dla nas ważny również jeszcze z jednego powodu. Mianowicie 23 lutego 1945 roku poniósł śmierć męczeńską patron polskich harcerzy, błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski. Kiedy Jan Paweł II beatyfikował księdza Frelichowskiego, mówił o nim takie słowa. Całe jego życie jest jakby zwierciadłem, w którym odbija się blask owej chrystusowej filozofii, wedle której prawdziwe szczęście osiąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój innym. Tę sprawność wyniósł z harcerskiej szkoły wrażliwości na potrzeby innych. Zobaczcie więc, jak ten Dzień Myśli Braterskiej został wyznaczony akurat w tym, a nie innym czasie, kiedy mamy takie piękne postaci będące patronem waszej aktywności harcerskiej. Chciałem też powiedzieć jeszcze o jednym wybitnym człowieku, którego możemy uznać za człowieka, który patronuje całemu dziełu harcerskiemu. Mianowicie mówię dzisiaj do Was ze szczególnego miejsca. Znajdujemy się bowiem w gabinecie sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kardynał Stefan Wyszyński, będąc w młodym wieku, w Waszym wieku, był harcerzem. Należał do zastępu harcerskiego Czajka w Łowiczu. A później, będąc kardynałem, otrzymał krzyż harcerski, został mianowany harcmistrzem. W roku 1969 skierował do harcerzy żyjących poza granicami kraju i zgromadzonych na Monte Cassino słowa. Czuwaj, wypisane jest na znaku, który przypomina krzyż, bo krzyż jest znakiem czuwania, gotowości do ofiary i służby. Życzę Wam, kochani harcerzy i harcerki, abyście, wpatrując się w te piękne przykłady, mianowicie Waszego założyciela Baden-Powella, Waszego patrona księdza Frelichowskiego, w osobę kardynała Stefana Wyszyńskiego, wpatrując się również w osobę Pana Jezusa, mogli nie tylko raz do roku, ale codziennie świętować, czyli w praktykę wprowadzać braterstwo. Abyście byli gotowi zawsze służyć pomocą waszym bliźnim. Abyście w ten sposób mogli realizować najpiękniejsze powołanie, jakie jest wpisane w nasze serca, powołanie do okazywania sobie wzajemnej miłości. Z tymi życzeniami łączę jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla was, mając nadzieję, że przyjdzie taki czas,
kiedy będziemy się mogli spotkać już bezpośrednio i radować się naszą wzajemną obecnością. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego i pięknego dnia dla Was wszystkich.